Adwent podzielony jest na dwa okresy. Pierwszy do 16 grudnia, w którym chcieliśmy przygotowywać się na powtórne przyjście Chrystusa. Chrystus przyszedł raz, ale przyjdzie jeszcze raz, tym razem w chwale, kiedy zakończy się ziemska historia, nastanie koniec czasów i kiedy będzie już sąd ostateczny i powszechne zmartwychwstanie. Więc pragnęliśmy przygotowywać się na to powtórne przyjście Pana. Od jutra rozpoczynamy już drugi okres Adwentu, tego bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I dzisiaj przychodzi to słowo z księgi proroka Izajasza, już z samego końca tej księgi. I słyszeliśmy takie słowa. Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wcześniej było powiedziane, żeby cudzoziemiec, czyli ten, który nie należał do narodu wybranego, aby nie lękał się i nie mówił, na pewno Pan Bóg mnie odrzucił. Jest bardzo ciekawe, bo widzimy, jak historię zbawienia pisze Pan Bóg, że Bóg na początku wybiera sobie tylko jeden mały naród, wobec którego chce objawiać swoją chwałę, chce objawiać swoje imię, to jest Izrael. I temu narodowi również składa obietnicę. I ten naród wyróżnia się od innych narodów, ma inne zwyczaje. Przede wszystkim świętuje szabat, kiedy nikt nie pracuje, kiedy czci imię Pana Boga. Jest innym narodem, również jeżeli chodzi o przestrzeganie takich obyczajów moralnych, o świętość rodziny. I widzimy, że ten naród ma być inny od innych również, spożywa inne potrawy. Pan Bóg chce, aby oni się wyróżniali, mają być takim znakiem. Ale już w Starym Testamencie Pan Bóg zapowiada, że Jego pragnieniem jest, aby do tej świątyni, gdzie jest czczone Jego imię tylko przez Żydów, aby ta świątynia stała się świątynią wszystkich narodów. Za czasów Starego Testamentu świątynia jerozolimska była otoczona wieloma murami. Były takie różne, tak się nazywało, dziedzińce. Był dziedziniec, na który mogli wejść tylko poganie. Był dziedziniec dla kobiet, był dziedziniec dla mężczyzn i tylko dla kapłanów. I ten dziedziniec, który odgradzał pogan od dziedzińca, gdzie mogli wchodzić Żydzi, był oddzielony murem. I na tym murze znajdował się napis. Jeżeli jesteś poganinem i przekroczysz ten mur, który jest przeznaczony tylko dla wierzących Żydów, to zostaniesz zabity. Więc była kara śmierci dla tych, którzy byli poganami, czyli nieobrzezanymi Żydami, którzy chcieliby przekroczyć ten mur, więc nie było to możliwe. Ale już w Starym Testamencie Pan Bóg mówi, pragnę, aby moja świątynia stała się miejscem modlitwy wszystkich narodów. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. I dlatego, czytamy o tym w Nowym Testamencie, właśnie Jezus był tym, który zburzył ten mur wrogości, ten mur podziału, że od tego momentu Bóg pokazał, że chce wszystkie narody wprowadzić do swojej świątyni. I tutaj mówimy o Izraelu, mówimy o poganach, ale jakie jest przesłanie, myślę, również duchowe tego tekstu? Pan Bóg wybiera małą trzutkę, żeby poprzez nią objawić swoją chwałę. To był Izrael. Dzisiaj możemy powiedzieć również, Pan Bóg wybiera małą trzutkę, która ma głosić Jego chwałę. To jest Kościół. To jesteśmy my, którzy przychodzimy do świątyni, aby się modlić. Mamy pewną misję, właśnie aby objawiać chwałę Boga wobec innych ludzi. Tak jak Izrael dawniej miał tę misję, aby ogłosić, że jest tylko jeden Bóg, że inni bogowie nie istnieją.
że jest tylko jeden Bóg, który daje życie i daje szczęście. Ta misja jest kontynuowana, tylko zmieniło się imię. To już nie jest Izrael, a to jest Kościół. To jesteśmy my. I Pan Bóg dzisiaj chce przychodzić do nas z tym słowem i mówić: zobacz, ja kocham każdego człowieka. Nawet tego, który się strasznie pogubił. Myślę, że znamy ludzi wokół nas, którzy się strasznie pogubili i po prostu naprawdę żyją źle. Również w sposób niemoralny, krzywdząc innych czasami strasznie. I Bóg dzisiaj przychodzi do nas i mówi: zobacz, tamtego pogubionego człowieka też bardzo kocham. Pragnę również, aby on został przyprowadzony do tej świątyni. I Ty jesteś posłańcem mojej miłości. Właśnie mamy tę misję, aby wychodzić, szukać tych zagubionych ludzi, którzy strasznie cierpią, nie znając Boga. My jesteśmy błogosławieni, że znamy Boga, że możemy się modlić, że możemy przychodzić do świątyni, oddawać cześć Bogu, że wiemy, że w naszych potrzebach mamy się do kogo zwracać. Ci ludzie, którzy są gdzieś daleko, żyją w strasznym cierpieniu. Oni nie wiedzą, że Bóg ich kocha. Oni nie wiedzą, że Boga można prosić. Nie wiedzą, że Bogu można oddawać swoje grzechy i Bóg je przebacza w sakramencie pokuty i pojednania. Zbliżają się święta, więc obyśmy też mieli odwagę wychodzić i do drugich i też dzielić się z nimi właśnie tym słowem, że Bóg jest dobry, że Bóg przychodzi ze swoim przebaczeniem i że Bóg zaprasza wszystkich, nawet tych najbardziej pogubionych, do swojej świątyni, aby mogli kosztować miłości i dobroci Boga. I niech tak się stanie. Amen. Thank you.